Witajcie drodzy kochani. Chciałem kilka słów opowiedzieć o historii południa Ameryki i centralnej Ameryki. Jeszcze przed inwazją hiszpańską i portugalską znajdowały się tam wysoko rozwinięte cywilizacje. Dodam, że w Peru, oprócz cywilizacji Inku, istniały też cywilizacje, które były podobne do cywilizacji europejskiej. Byli to ludzie, którzy mieli po 4 metry, po nawet więcej. Byli bardzo wysocy, bardzo dobrze zbudowani, mieli niebieskie oczy. Mieli swoje potężne twierdze, które znajdowały się w Peru. Mieli swoje poletka, które były nawadniane odpowiednimi kanałami. I te cywilizacje zostały po prostu zniszczone doszczętnie przez inwazję hiszpańską. Nie myślcie, drodzy kochani, że Hiszpanie obchodzili się z nimi w sposób bardzo taki przyjazny, ponieważ to nie jest prawda. Były prowadzone bardzo duże walki przeciw miejscowym trybu, ponieważ w imię religii, chrześcijańskiej, jako że byli to poganie, trzeba niestety było ich unieszkodliwić, wycinając ich co do nogi. I tak po prostu zaginęły tak zwane, bardzo znane w Południowej Ameryce, w Peru, kipu, tak zwane pismo, które było na węzłowe, które były po prostu odpowiednio robione węzły. I ten rodzaj pisma był używany przez Inków. I wielokrotnie, jeszcze do dzisiaj się zachowują niektóre egzemplarze kipu, ale już większość tych egzemplarzy została niestety spalona, zniszczona przez Hiszpanów, którzy właśnie zrobili tam inwazję. Dodam, że taki podobny los spotkał też plemiona indiańskie, które zamieszkują Brazylię, ponieważ tam niestety wylądowali Portugalczycy. Oni nie mieli sentymentów, również wycinali co do nogi miejscowe plemiona w imię religii, chrześcijańskiej, która po prostu miała jakby zawładnąć tym nowym kontynentem. Do dzisiaj chciałem podkreślić, są po prostu tarcia między miejscowymi Indianami, którzy zamieszkują Amazonię, i między ludźmi z Portugalii, znaczy jakby już potomkami ludzi z Portugalii, którzy jeszcze tam żyją, typowi Brazylijczycy, którzy mają żądzę pieniądza, żądzę odkrywania nowych złóż diamentów, szafirów i różnych kamieni szlachetnych, jak również żądzę gorączka złota, która po prostu coraz bardziej klinem wbija się w selwę amazońską. Chciałem, drodzy wam, kochani, wam powiedzieć, iż nie ma tam sentymentów z plemionami indiańskimi. Selwa jest jakby regularnie wycinana, plemiona są wypychane coraz bardziej w głąb selwy. Są manifestacje robione przez Indian, ale praktycznie oni nie mają jakby głosu w tym wszystkim. Głosy w tym wszystkim mają wielkie firmy multinacional, które po prostu one rządzą, rządzi pieniądz, rządzi dolar, rządzi po prostu siła, i w tym momencie po prostu buldożery wkraczają coraz bardziej w selwę, wycinając drewno, które jest potem sprzedawane na rynkach europejskich i światowych, jak również eksploatuje się złoża złota, diamentów, szafirów i innych kamieni szlachetnych, które znajdują się na terenie Brazylii. Dodam, że nie tylko taka sytuacja ma miejsce w Brazylii, również Papua Nowa Gwinea. Ostatnio doszły do mnie informacje, że po prostu koncern Edson wysiedla osoby miejscowe z terenów, które są jakby eksploatowane pod jakby kierunkiem wydobycia gazu. I te po prostu, ci ludzie się bronią jak mogą, tworzą własną broń z rurek, zwykłych rurek metalowych i miedzianych, które są do instalacji wodnych. Tworzą własne strzelby, własne pistolety, ponieważ nie mają dostępu do broni i bronią się przed tym wielkim koncernem, który chce po prostu wywłaszczyć ich ze swoich ziem i zawładnąć całą jakby naturą, całą po prostu złożami, które znajdują się w Papui Nowej Gwinei. Na Teneryfie, tutaj w miejscu, gdzie jesteśmy, chciałem wam podkreślić, iż byli Guanczowie. Guanczowie były to po prostu ludy, które zamieszkiwały tutaj te wyspy od wielu wieków.
i zostali wyparci również przez inwazję hiszpańską, która tutaj ogarnęła tą wyspę, jak również Teneryfę, jak i inne wyspy wokół. Zostali po prostu, niektórzy z nich była eksterminacja i po prostu by zostali zabici, a niektórzy jeszcze do dzisiaj tutaj, potomkowie Guanczów, jeszcze można też ich spotkać tutaj na tej wyspie. W każdym razie system jest ten sam. Po prostu było jakby zapropagowana była religia chrześcijańska, jakby wcielona tutaj w życie. Guanczowie, którzy nie chcieli się podporządkować, zostali zabici. Królowie wyspy, było ich kilku króli tej wyspy, ponieważ każdą część wyspy rządził odpowiedni król, zostali pojmani, a niektórzy nawet zabici. Także po prostu taka jest historia i chciałem wam właśnie trochę powiedzieć o tej historii, ponieważ to samo się działo w Peru, to samo się działo na Teneryfie, to samo się działo w Ameryce Centralnej z Aztekami, z Majami, również zostali podbici, zostali spaleni, zabici, a ich kultura została doszczętnie zniszczona. W dniu dzisiejszym możemy tylko zobaczyć niektóre ich piramidy, które jeszcze do dzisiejszych czasów zachowały się na Jukatanie czy w innych miejscach na środkowej Ameryce, w Meksyku na przykład. Na marginesie, drodzy kochani, chciałem wam zaproponować nasz odpromiennik, który jest zrobiony z minerału. To jest Aronit Home Office, który służy na zabezpieczenie mieszkania. Jest bardzo dobry, bardzo daje silną energię pozytywną i ciało nasze pobiera energię, która jest tak naprawdę nam potrzebna. Jak również mamy Aronit Personal, osobisty do kieszeni, który nam pomaga na zdrowie, który nas leczy. To jest osobisty odpromiennik, który można nosić w kieszeni i używać go na co dzień. Na naszym linku pod YouTube możecie spotkać całą gamę naszych produktów. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.